Z roku na rok zieleni we Wrocławiu przybywa, ale wciąż są miejsca, gdzie drzew i krzewów brakuje. Zarząd Zieleni Miejskiej, który odpowiada za utrzymanie parków i terenów zielonych w mieście, planuje szereg inwestycji. Tegoroczny budżet przeznaczony na te zadania to rekordowe 26 milionów złotych. Jedna w ogóle z droższych inwestycji tegorocznych, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to jest remont kawałka fosy, takiego najbardziej zniszczonego jakby w okolicach. To jest taki akwen w okolicach Galerii Dominikańskiej. On wymaga naprawy, renowacji. Powiększany jest także Park Kleciński, gdzie trwają prace w nowej części. Całość ma być gotowa do końca roku. Wśród zaplanowanych inwestycji jest 6 nowych toalet, takich jak są dostępne w Parku Skowronim lub obok skweru Wrocławianek. W planach Zarządu Zieleni Miejskiej jest także remont mostów w Parku Wschodnim. W budżecie przewidziane są także projekty Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego i Rad Osiedli. To, co mieszkańcy sami wymyślili, sami przegłosowali, czego mieszkańcy chcą, na to jest specjalny budżet. Mamy także część tak zwana Frodo, Fundusz Rad Osiedli, tam też jest kilkanaście pozycji, tam chociażby park przy ulicy Sztabowej będzie kontynuowany. Wśród projektów zgłaszanych przez mieszkańców w ramach WBO dominują te związane właśnie z zielenią. W ostatnich latach dzięki temu powstało mnóstwo zielonych skwerów i placów zabaw. W tym roku Zarząd Zieleni Miejskiej będzie realizował kolejne 24 projekty. Mieszkańcy się skrzykują wokół idei naprawy parkingu, naprawy chodnika, budowy parku, budowy placu zabaw, aktywizują się i z tego czasami powstają bardzo ciekawe inicjatywy. Przykładem tego, co daje WBO, jest zeszłoroczny projekt numer 1 dotyczący Parku Mieszczańskiego. Wygrana pozwoli zrealizować zagospodarowanie 4 hektarów zieleni w centrum miasta. Zdecydowanie popłaca. Nic się nie zadzieje samo. Trzeba się postarać, trzeba powalczyć o swoje, trzeba pochodzić. My zaczęliśmy staranie już praktycznie 4 lata temu. Bez względu na to, czy to jest z wrocławskiego budżetu obywatelskiego, czy to jest z Frodo, my i tak współpracujemy z lokalnymi społecznościami i Rady Osiedla są jakby tutaj naszym partnerem przy każdym zadaniu. Zarząd Zieleni Miejskiej podkreśla także, że liderzy lokalnych społeczności często jako potrzeby wskazują ławki i place zabaw. Miejska spółka zaznacza, że jest otwarta na współpracę. Echo 24, Oliwia Stasiak.